Ktoś cię dręczy. Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Tak, jestem żywy, jeżeli o to ci chodzi. Nie wierzysz własnym zmysłom? Dlaczego? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. Widzę, że znasz się na rzeczy. Siwujka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwujki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Siwujka zwyczajna. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Ślad krwi prowadzi od poduszki, ale tutaj się urywa, a medalion wibruje dalej. Wiem tylko, że coś wysysa w nocy krew pustelniczki. Muszę z nią porozmawiać. Może dowiem się czegoś więcej. Wiedźmin. Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki. Starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. Dobra, spróbujmy tego. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czarodziejkach, nie zwracaj uwagi.
Nigdzie nie widzę żadnego upiora. Co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałam się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pokona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Geralt, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Spójrz tylko na to. Wiedźmin. Ta zmora, o której mówiłaś, nadal ci dokucza? Nie, przecież wszystko dobrze się skończyło. Dzięki za pomoc. Ale ja nic nie zrobiłem. Mówiłam do płotki. Twój koń bardzo mi pomógł. Teraz już wiem, że zmorą był mój niedawno zmarły znajomy, który po śmierci nie mógł zaznać spokoju. Płotka sama rozwiązała twój problem? Ma się rozumieć. I to jak szybko. Teraz prosi, żebym cię serdecznie pozdrowiła. Dziękuję. Bywaj. Bywaj.